Mamy dzisiaj do wykonania pewne zadanie i nie jest ono łatwe. W Premier League zagramy z jakimiś słabiakami, ale pomiędzy tymi meczami jest jeden ważny bardzo mecz, Genk, z którym w poprzednim odcinku przegraliśmy, przypominam, 2-1 na własnym stadionie i teraz trzeba będzie to odrobić na wyjeździe. Ja pierdzielę. A pomoże nam w tych wszystkich meczach jeden człowiek i będzie to Salvador Cabanos. No proszę bardzo. O rany, no to jaką wyjść teraz formacją? Dobra, spróbujmy zrobić coś takiego. Jest mały Team Spirit, to mnie trochę smuci, ale mam nadzieję, że damy radę i będzie to niezła rozgrzewka przed Ligą Mistrzów. Zaś grają defensywnie. O, Cabanosik! Brama! Mamy bramkę z lewej nogi, Cabanos! 1-0. Wykręcony na kole i może... To była taka przepowiednia, że on musi grać. Co prawda zwalił tutaj obrońca, no bo... Wziąłem sobie piłkę, ale strzelił bardzo ładnie. Dziwne, że to wpadło w sumie, bo taki ostry kąt. Bramkarz zgłupiał totalnie. O! Koniec pierwszej połowy. Nudny mecz, jeżeli mam być szczery. Dobra, co by tu zmienić? Wejdzie Zaworski i zmienimy jeszcze Santosza. Wstawimy drugiego napastnika, oczywiście na Bosakę. No i niech też wejdzie Kamil West. West przed polem karnym. West! Ależ piękny strzał. No dlaczego on to wyjął? No i Zaworski też ładnie, no ale nie dadzą ładnej bramki strzelić. No dobra, koniec. Zanudziło mnie te Hull City. No to niedobrze, że mnie zanudziło, bo zaraz gramy chyba najważniejszy mecz w tym sezonie. Jeszcze nie było ważniejszego. No może i w całej serii nawet. Cały czas 5 punktów od Chelsea, a do końca ligi zostało 5 meczy właśnie. No ale teraz nie skupiamy się na Premier League, teraz skupiamy się na Champions League. Nie mam zielonego pojęcia, jakim składem wyjść na boisko. Ale mam ochotę zrobić szalone coś. No skoro i tak Cabanos musi grać, no to nie wiem. No nie wiem, kurde, nie wiem. Robimy to? To może być trochę ryzykowne, ale ja bym spróbował. No dobra. To jest chyba ten skład, który wystawiamy na ten mecz. Musimy odrobić jedną bramkową stratę i jeszcze jedną strzelić, żeby przejść dalej. Czyli dwie bramki. Musimy no wygrać dwubramkowo ten mecz po prostu. Niech się dzieje wola PSA znowu. Jezuś, się boję! Boję się! Musimy to wygrać, kurna! O, spójrzmy, Dejanos, bardzo dobre! I jak on nie trafił w tą piłkę! Why? Ja nie wiem już, czy to ja coś zrobiłem źle, czy on, ale no nie trafił w piłkę. Dobrze, jest teamu przed polem karnym, spróbujmy strzelić prosto w środek. O, no nie, i to wyjął! Jaki chuj! No oj, prawie sobie samobuja strzelili. Aj, 40 minuta i na razie nie ma gola. O kurwa, co to za strzał? Jest przerwa, jest druga połowa, no nie jest aż tak źle. Ja mam nadzieję, że oni teraz nie będą grali. Kurwa, grają cały czas defensywnie. Jak ja ich nienawidzę. No nie, nie siada. Świetnie to zrobił, no kurde, jakie cwe... Jakie... Haha! No nie, co to za główka, kurde no! Nie może być tak, piękna wrzuta, idealna, nikt nie krył, nikt nie naciskał, to trzeba strzelić. Oni grają już autobus? O, świnie pierdolone. Dobra wrzutka, Nartoszowski, gol! Tak jest! Ależ pięknie! I piękny pressing, zaraz wam pokażę na powtórce, jak pięknie żeśmy odebrali pyłeczkę. Tutaj cyk! Tajmą przeciął to podanie i no, dwójkowa akcja z Uszatym. Dośrodkowanie w końcu powiodło się, piękna wrzuta. No i mamy remis w dwumeczu. Elegancko. 0-1 oczywiście, ale w dwumeczu było 2-1, teraz jest 2-2 i bramki na wyjeździe się nie liczą, więc jest po prostu remis. Dawaj, dawaj, tajmu, strzel, strzel to! Nie, daleko, daleko. No okej, spróbujemy zrobić tak, że na Bosaka, że to Miksowski, że Santusz i Juan Szafaran. Tak wygląda teraz skład. Dobrze, świetna klepka, jest Juan Szafaran, spróbujmy wrzucić! I gol!
Tak, wygrywamy 2-0, a to znaczy, że aktualnie przechodzimy do następnej rundy i mamy kolejną wrzutkę. Najpierw to był Taimo, a teraz Szafaran został zamieniony przez Taimoa i on też dorzuca na główkę Nartosza w ten sam róg, w to samo miejsce. Nartosz, a bramkarz to poleciał w ogóle w drugą stronę, ja nie wiem, ale tak się składa, że wygrywamy 3-2 już w dwóch meczu i im się odechciało grać, kurwa, autobusem. Dobra, kurwa, to zobaczymy, co na to powiesz. Dobra, teraz nas nie przejdą. Dawaj, Nartoszowski, 4 minuty jeszcze, musisz tą piłkę przetrzymać. To nie będzie takie łatwe, ale jest kompanion. Świetnie, mamy to chyba. Felipe Santos wchodzi jeszcze w pole karne i traci piłkę, ale już po czasie! Jest, mamy gołty w półfinale Ligi Mistrzów! Jezu, ale to się udało. Jednak dobrze, że wystawiliśmy tą formację, ona okazała się skuteczna. Ale fajnie patrzy się na te zawiedzione twarze i te gwizdy kibiców. No, ja słucham cały czas, gwizdać. Nartoszowski najlepszy. No i proszę państwa, Barcelona wygrywa z City, będzie grała w półfinale. Tak samo jak Bayern wygrał z Atletico i Juve rozwaliło Rangers, więc albo Barca, Bayern, albo Juve będą naszymi przeciwnikami w półfinale. Zaraz zobaczymy, kto. FC Barcelona. FC Barcelona jest naszym oponentem. O nie, Salvador się połamał. A on miał dzisiaj mecz jeszcze grać. No to pech, no pech w chuj. Na ile? 3 dni, aby. No ale mecz go ominie. Takim składem wychodzimy na Bournemouth, czyli też takiego średniaka w lidze. Tak na dobry koniec odcinka ja bym proponował go rozjebać. Oby jak najwięcej goli, to jest kluczowe. Właściwie to gramy już 3. mecz, a 2 wygrane dzisiaj, więc na razie bez porażki. Fajnie byłoby to utrzymać. O, dobrze, plackę. Ja spróbujmy, jak Kuba Błaszczykowski. Piękny strzał, plackę. No oczywiście bramkarz jeszcze stoi na tej bramce. Santosz! No i znowu ten skurwiel. No i znowu on! Dajcie spokój, trzeba go wskosić chyba. O, ładny strzał główką. No, a mój bramkarz to nie wybroni nic. Pierwszy strzał, znaczy nie chcę narzekać na bramkarza. Nie chodzi mi tutaj konkretnie o daną osobę, tylko taką grę w tym sensie, że na przykład ja napierdalam i nic nie mogę trafić, bo bramkarz broni wszystko, a oni strzelają jakieś gówno jebane po ziemi i wpada. Tak o. Dobra, zobaczymy, co teraz powiedzą. Wchodzi na bosaka Tomiksowski Skilek. Nartoszowski! No i... kurde! Też mógł po ziemi strzelić. Wróg bramki dolny. No to nie trafił. Boże. O nie. Źle podałem, dobra. Nic się nie stało. Oj, to była piękna wrzuta. Jaka dziura, o kurde. I biegnie, no! Na bosaka, mamy 1-1. Dziwna. Ale ta dziura przepiękna. Ta okazja jest w ogóle kompletnie dziwna. Wszystko tak łatwo przeszło, te podania. Ta dziurka weszła, ta piła prosto padła do Nabosaki i tak po prostu sobie przeszła. Żebym wiedział, to bym tak cały czas podawał, a ja szukam jakichś skomplikowanych rozwiązań. No ale nie spoczywamy na laurach, tu jeszcze trzeba ten mecz wygrać. Kamil West wchodzi jeszcze. No niestety, nie udało się. Jest tylko remis i obawiam się, że właśnie z tym remisem odjechały nam szanse na Premier League. Ale na szczęście mamy cały czas szanse jeszcze na Ligę Mistrzów, więc nie ma tragedii. Zobaczmy, jak Chelsea też zremisowała, więc ta Bella wygląda tak, że City nas prześcignęło. Kurde, o tym to w ogóle bym nie pomyślał. Ale tak się stało niestety. My jeszcze z City będziemy grali i będzie to ostatnia kolejka w ogóle sezonu. Więc no będzie starcie bezpośrednie, ale te Chelsea musiałoby trochę poprzegrywać. Remisuje i przegrywa akurat wtedy, kiedy my też zaliczamy wpadki, więc no wątpię, że tu się coś uda zrobić. Jutro zagramy z Newcastle, pierwszy mecz zagramy z Barceloną w Lidze Mistrzów na wyjeździe, o dziwo, więc gonić wynik będziemy u siebie, no i z Wolverhampton. A na dzisiaj to tyle, widzimy się na premierze kolejnego odcinka.